Wyjść na koktajl z Magdą Gessler czy z Kubą Wojewódzkim? Z Magdą Gessler, jak najbardziej. Dlaczego? Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i witam Was na kanale Świat Gwiazd, a ze mną Joanna Chorodyńska. Cześć, Jasiu. Witam. Jesteśmy na zawodach jeździeckich w Gałkowie, więc pierwsze pytanie, czy Ty w ogóle lubisz konie? Uwielbiam, ale no, przyznam szczerze, że się trochę ich boję, więc uwielbiam obserwować te skoki, być tutaj i celebrować te wszystkie momenty i czerpać z tej atmosfery jak najwięcej i podziwiać innych. Zastanawiam się, czy jeździłaś kiedykolwiek na koniu. Jeździłam jako dziecko, ale rzeczywiście to było tak, że rodzice bardzo chcieli, żebym jeździła na koniach i wozili mnie, ale w pewnym momencie zauważyli, że to nie jest coś dla mnie. Natomiast ja się inspiruję tym sportem w swoim stylu ubierania się często. I też mamy różne mody na dziedzinę sportu. To jest taka dziedzina ponadczasowa i ona zawsze będzie i zawsze będzie kojarzyła się z klasą i elegancją. I wkładanie takich małych elementów właśnie z tego jeździectwa jest wspaniałe i każdy może to zrobić i każdy może to wykorzystać, właśnie dodając sobie tej wytrawności. Nawet na tym wydarzeniu mam wrażenie, że były elementy mody, był przecież konkurs na najpiękniejszy kapelusz, fascynator. Twoja stylizacja też jest, mam wrażenie, nieprzypadkowa, jak nigdy. To znaczy, ona była bardzo szybko przygotowywana. Przyznam szczerze, że w zeszłym roku przygotowywałam się dłużej, teraz nie miałam za bardzo czasu. Natomiast sięgnęłam trochę do tego, co dzieje się teraz w modzie, czyli mamy ten styl kowbojski, country, to wszystko się dzieje, jest tego bardzo dużo. Artyści, muzyka jest mocno w tym temacie też, więc chciałam pójść w tym kierunku. Ale też to była taka podróż sentymentalna, ponieważ ja kiedyś pracowałam w stacji muzycznej i wyciągnęłam z różnych teledysków również dysków Madonny, więc to wszystko gdzieś się zadziało. Jest muzyka, trochę mody, jeździectwa i tego, co się właśnie teraz mocno dzieje. Na koniec przygotowałam dla Ciebie serię szybkich strzałów. Czy jesteś gotowa? Boję się, jak zawsze. Dobra. Najprzystojniejszy Polak? Michał Englert. A najlepiej ubrany? Michał Englert. To ma podwójne punkty. Tak, super, tak, bardzo go cenię artystycznie i w ogóle uwielbiam, jak się ubiera i jest bardzo przystojnym mężczyzną. Czarna suknia ślubna, tak czy nie? W tym sezonie pewnie tak, ponieważ wróciły stylizacje całe w czerni, więc dlaczego nie? Lecimy dalej. Za którym razem zdałaś prawo jazdy? Trzecim? No dobra, przyznam się, koperta mi nie wyszła, ale dzisiaj wychodzi mi perfekcyjnie parkowanie tak bokiem. Idol z dzieciństwa. Idol z dzieciństwa, George Michael i nadal jest George Michael, to się nic nie zmieniło. Byłam na jego koncertach, należałam do fan klubu, spotkałam się z nim, jeździłam na mnóstwo jego też koncertów na świecie, byłam na koncercie w Polsce, no i bardzo, bardzo mi go brakuje. Wyjść na koktajl z Magdą Gessler czy z Kubą Wojewódzkim? Z Magdą Gessler, jak najbardziej. Dlaczego? Ponieważ uwielbiam jej historię, uwielbiam słuchać jej i to jej życie jest takie fascynujące i ona też zawsze ma tyle wspaniałych rzeczy do powiedzenia o sobie, z którą akurat w tym momencie jest, widzi różne rzeczy, wyczuwa różne rzeczy. Jest taką jasnowidzką, mogłabym powiedzieć. Pierwsza praca w życiu twoim to? Pierwsza praca w życiu to modeling. I lecimy dalej. Czy jest jakiś wywiad, którego żałuję? Żałuję. W ogóle staram się nie udzielać za dużo wywiadów i mówić o swoim życiu prywatnym i chyba tych związanych z życiem prywatnym żałuję. Koktajl owocowy czy kwiatowy? A mogę to i to razem i połączyć? Dobrze. Można i tak, jasno. I ostatnie. Największy sukces w życiu? Największy sukces w życiu... Mam nadzieję przede mną. Piękne, fajne, fajne. To daje taką jeszcze nadzieję, że tak naprawdę nie wszystko, co piękne, za nam. No oczywiście, ja cały czas wierzę, że dużo rzeczy może się jeszcze zdarzyć. Jutro jest przecież nowy dzień. Dziękuję Ci, Joasiu, bardzo za rozmowę i życzę udanej imprezy. Dziękuję bardzo. Lecę. Dzięki.